Otóż jest coś takiego jak bilet warszawski Intercity. O tym nie wiedzieliście, wiem, bo mało kto wie, nawet pracownicy w kasie nie wiedzą. Pani była zaskoczona. Do tej kasy stałam jakieś 20 minut, żeby się dowiedzieć, bo ponieważ nie można kupić biletów przez internet, chodzi mi o bilety międzynarodowe, w ogóle jest brak we wrześniu z Warszawy. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale z Warszawy nie da się kupić, a więc musiałam iść do kasy, ponieważ chciałam pojechać Batorem na weekend, ale niestety tam nie udało mi się na weekend, więc jadę gdzie indziej. A ja Wam powiem, na czym polega bilet warszawski Intercity. Kupuje się normalny bilet, taki na po prostu na wyjazd i trzeba zaznaczyć, że chcemy mieć warszawski Intercity i tam jest doliczona kwota w regulaminie, jak czytałam, to była kwota 4,40, tyle dokładnie 75 minut kosztuje bilet po Warszawie, ale że niby można w ramach biletu Intercity pojechać, że niby za darmo mówią, a to nie jest za darmo, więc poszłam do kasy, bo tak naprawdę nie mogłam tego regulaminu zrozumieć, bo tam w jednym regulaminie, w jednym takim jakimś okrojonym gdzieś w internecie znalazłam, nie była podana żadna kwota, tylko że trzeba zgłosić u konduktora, później na bilecie, który przyjedzie, na przykład jedziemy z Katowic do Warszawy i przyjeżdżamy do Warszawy i wpisujemy godzinę przyjazdu, naszą godzinę przyjazdu i mamy 75 minut do poruszania się po Warszawie. Według regulaminu nie było nic o kwotach, znaczy regulamin, to było jakiś taki krótki zapis gdzieś na stronie takiej właśnie kolejowej. Ale zaczęłam szukać regulaminów, więc znalazłam, że taki bilet kosztuje 4,40. No więc praktycznie się nie opłaca, chyba że ktoś nie chce kupić sobie w Warszawie biletu, tylko chce od razu no po prostu z pociągu iść, się nie martwić, to może sobie taki bilet kupić, ale jest haczyk. Byłam teraz w kasie i mówię, może ja czegoś nie rozumiem, czy to ta kwota 4,40 to by było bez sensu, no bo jak to ma być za darmo, no to dlaczego jeszcze pobierają opłaty? Pani w kasie na pytanie, czy może pani mi doliczyć bilet warszawiaka, pani zdziwiona, co za bilet ja chcę w ogóle. Poszła się zapytać, później drugi raz, przeszukała całe swoje księgi, no dowiedziała się, że taki bilet istnieje. Bilet warszawski IC. W takim razie mówię, proszę mi wystawić bilet z Poznania do Warszawy i plus taki bilet warszawski IC dopisać. Z Poznania do Warszawy bilet kosztował 61 zł. Po doliczeniu biletu warszawskiego taki bilet kosztuje 76 zł, więc kosztuje 15 zł. Nie wiem dlaczego, czy w kasie jest jakaś opłata doliczana. Jest w regulaminie, że się podchodzi do konduktora i kupuje się za 4,40 taki bilet, więc czy kasa pobiera opłatę, nie wiem, przynajmniej 10 czy tam 12 zł za to? Czy ta kwota rzeczywiście taka jest? Czy to od odległości zależy, czy od ceny biletu? A może, bo nie było, że od ceny biletu zależy ani nic takiego, co teraz wymieniam, tylko że jest jednorazowa opłata 4,40 na 75 minut do wykorzystania po przyjeździe do Warszawy i przed wyjazdem z Warszawy. Według regulaminu, który przeczytałam, u konduktora się kupuje za 4,40. Konduktor dolicza, więc to nie jest ani za darmo bilet, ani 4,40, bo w kasie kosztuje 15 czy 16 zł, więc jestem ciekawa, czy wykorzystaliście z takiego biletu warszawski Intercity, bo ja na początku, kiedy miałam taki bilet, to rzeczywiście według regulaminu gdzieś znalazłam, chyba na stronie transportu miejskiego w Warszawie, że z takim biletem, który mam Intercity, po prostu nie dopłacam nic i jeżdżę po Warszawie i mimo tego, że miałam kartę miejską, to zdarzało mi się tak pojechać i no nie wiem, miałam i tak kartę miejską i wtedy nikt mnie nie kontrolował, ale
No nie wiem właśnie, czy wtedy nie dostalibyśmy kary. Ja jestem ciekawa, napiszcie, ile wy dopłacaliście, czy w ogóle wiecie o takim bilecie i czy dlaczego pracownicy w ogóle nie wiedzą o tym bilecie, albo i ta pani z kasy mi powiedziała, że się nie opłaca. To, co mi powiedziała w kasie. No to ja wiem, że się nie opłaca, bo ja jestem z Warszawy i bilet taki 75-minutowy kosztuje 4,40 i rzeczywiście się nie opłaca, ale ktoś, jak na przykład przyjeżdża z Poznania, to tego nie wie, ile taki bilet kosztuje. Na pewno się może zorientować, bo w Poznaniu na przykład kosztuje bilet, przypuśćmy, nie wiem, też 5 zł czy 4, więc tylko, że może nie znać ceny biletu z Poznania do Warszawy i będzie myślał, że rzeczywiście za darmo sobie jeździ po Warszawie, a to będzie płacił 3 albo 4 razy więcej niż w Warszawie. Więc zwracajcie na to uwagę i napiszcie, czy zdarzyło wam się. Także nie wiedzieliście pewnie o tym, bo ja o tym wiedziałam już ze 2-3 lata o tym wiedziałam, czy ze 4 nawet, gdzieś mi to w ręce wpadło, ale nigdy nie korzystałam, ponieważ jestem z Warszawy. Jak ja bym była, nie wiem, na przykład to by było w Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach, to bym się pewnie zainteresowała, ale tutaj jakby zwracam na to uwagi, bo ja mam kartę miejską, gdzie jeżdżę sobie tak po Warszawie na bilecie, tak, karcie miejskiej i nie muszę tam dokupować ani nic, żeby po Warszawie jeździć. Natomiast no, ludzie dokupują i nie wiem, czy są świadomi, że przepłacają 3 razy więcej niż taki bilet w Warszawie kosztuje, który można kupić jednorazowo. Można takie coś wystawić, tylko trzeba mieć, wybrać połączenie. Na przykład, no to jakbym z Poznania wróciła, jakby pani mogła sprawdzić. No nie, jakby pani te 9:25 wyjechała, 12:45. Tak, może być na przykład. Tak. Z Poznania do Warszawy bilet kosztuje 76,40 zł. Razem z tym biletem takim po Warszawie, a bez tego? Bez tego bilet. 61,20 zł. Czyli 16 zł, tak? Bo tam jest w regulaminie, że 4 zł jest doliczane. Ja wzięłam za taksówkę i to tyle wyszło. Dobra, to dziękuję bardzo. Mnie nie opłaca. No nie, no bo bilet 4 zł kosztuje 75 minut. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Napiszcie w komentarzu koniecznie, czy się spotkaliście z tym, czy widzieliście o tym bilecie w warszawskiej Nice. I ja wam jeszcze też, następny film będzie też ciekawy. Myślę, że fajne tematy na moim kanale się będą pojawiać. Także wszystkiego dobrego, buziaczki, pa pa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back.